czytana ewangelia w ogóle liturgia dzisiejsza słowa doskonale opisuje to co dzisiaj się wydarza to co w uroczystość Bożego Ciała ma miejsce w kościołach całego świata gdzie spotykamy się na eucharystii a potem także bierzemy udział w procesjach z najświętszym sakramentem. Oto mamy w Ewangelii sytuację, w której na jakimś wzgórzu zbierają się wokół Jezusa, jego najbliżsi, także liczne rzesze, tłumy, które idą za nim, żeby go słuchać. Nawet święty Łukasz pokusił się, po, żeby podać liczbę. Pięciu tysięcy mężczyzn siedzących na trawie, ale w praktyce oznaczało, że wszystkich mogło być przynajmniej trzy razy więcej, bo każdy Żyd prawdopodobnie także brał ze sobą żonę i swoje dzieci. Także i my dzisiaj przychodzimy i gromadzimy się wokół Jezusa, jako Jego uczniowie, Gromadzimy się jako ojcowie rodzin, żony, dzieci. A może także są wśród nas ci, których życie przypomina te dwanaście koszy łąków. Czytałem kiedyś jeden z komentarzy, który mówi, że owe dwanaście koszy łąków zebrane po rozmnożeniu chleba to symbol niczego innego jak Kościoła. Wspólnoty, czyli nas, które składa się z ludzi słabych, grzesznych, połamanych przez życie, ale na których Bóg patrzy z ogromną miłością, to bardzo piękny obraz, z którym warto się utożsamiać. Ale też ta dzisiejsza uroczystość rodzi wiele pytań. Po co my się dzisiaj tak naprawdę tutaj zbieramy na Eucharystii? Pewnie odpowiadamy jednoznacznie, chcemy zaświadczyć o swojej wierze publicznie, przyznać się, że wierzymy w Boga i tak jest, to jest prawda. Ale spotykamy się, żeby oddać chwałę Bogu, żeby uczcić ciało i krew Chrystusa. Jakie to ma znaczenie dzisiaj dla mojego życia, tu i teraz? Co to znaczy, że ja czczę ciało i krew Chrystusa w Eucharystii? Dlaczego Chrystus zostawia nam ten sakrament? Ano trzeba by było wrócić myślą do Wielkiego Czwartku, do tego szczególnego dnia ustanowienia tego sakramentu. I w ten dzień Kościół podaje nam Ewangelię ciekawą, bo nie słychać wtedy w niej o łamaniu chleba, tego, że Jezus bierze wino, błogosławi i daje uczniom. Ale słyszymy fragment Ewangelii, w którym czytamy, jak Jezus, Bóg, człowiek, klęka przed apostołami i myje im nogi. Właśnie ten gest Chrystusa ojcowie Kościoła uważają za najlepszy symbol tego, co się wydarza w czasie każdej mszy świętej. Jeden z wielkich ojców Kościoła, święty Grzegorz z Nysy, postawił nawet dość zaskakującą tezę, że Jezus przejął ten gest od kobiety cudzołożnej, od prostytutki. Pamiętamy tę scenę kilka miesięcy przed ostatnią wieczerzą. Chrystus zostaje zaproszony na ucztę do faryzeusza Szymona. Gdy siedzi za stołem, podchodzi do niego cudzołożnica, która u jego stóp tak bardzo się wzruszyła, że łzami zaczęła obmywać mu nogi, a potem ocierać je włosami. I ona jak powie Jezus, tym gestem wyznała mu ogromną miłość. I święty Grzegorz łączy te dwa wydarzenia, tą scenę u faryzeusza Szymona z sceną z wieczernika. I Chrystus tuż przed swoją śmiercią przypomina ten gest, chcąc opowiedzieć uczniom, jak bardzo ich kocha. Jak wielka jest Jego miłość do każdego z nich, do wszystkich. Kiedy słuchamy takiej próby zrozumienia tego, czym jest to święto, ta uroczystość dla nas, patrzymy, jak niezwykle pokorny jest nasz Bóg i właśnie wokół takiego Boga się gromadzimy. W, za takim Bogiem chcemy podążać. Patrzymy na takiego Pana, nie triumfującego wśród błyskawic i grzmotów, ale Boga, sługi, który naśladuje gest prostytutki, by opowiedzieć nam o swojej miłości, jaka ona jest wielka. U początku, zatem, tej dzisiejszej uroczystości. Mamy miłość Boga. I, I nie przechodzimy dzisiaj tylko po to, żeby coś udowodnić, ale przede wszystkim, aby oddać chwałę Bogu, aby świętować niepojętą miłość Bożą do każdego z nas. I co więcej, ta czułość Boga, który klęka przed człowiekiem i myje mu nogi, ona się ciągle dzieje. Ona nie wydarzyła się tylko raz. Ale w czasie każdej Eucharystii ona się wydarza, tu i teraz, w tym miejscu. I może, kiedy Jezus wychodzi z taką miłością do nas, może się w nas budzić Piotr, który powie: Ty Panie, nigdy nie będziesz tego czynił. A Jezus wtedy mówi do Niego. Jeśli mi nie pozwolisz na to, nie będziesz mógł być tam, gdzie ja jestem. I w końcu Piotr na to przystał, nawet poprosił, by Jezus obmył go całego. Zatem to jest ten dzień dzisiaj, gdy Pan staje przed każdym z nas, pada przed nami na kolana i prosi pokornie, pozwól mi umyć ci nogi i ucałować je. I to jest niewyobrażalne, to jest tak daleko posunięta miłość, że trudno ją objąć, trudno ją zrozumieć i jej nie zrozumiemy. I Bóg dzisiaj chce, żebyśmy, kiedy rozważamy o tej, o tej miłości, nie tyle przyjęli ten gest dosłownie, ale zobaczyli. Że Bóg zachęca nas do miłości, która wyraża się w tym, co niewyrażalne, co jest dla nas nieprzekraczalne. Istotą tego gestu jest miłość, która wymaga uniżenia, przekroczenia siebie, a szczególnie miłość wobec tych czy tego wszystkiego, co jest trudne. Co jest dla nas nie do przyjęcia? Może jestem też w takim miejscu życia. To właśnie dzisiaj Chrystus chce przyjść do Ciebie ze swoją miłością. I naszą procesją niech będzie nasza postawa serca miłość, dobroć, czułość wobec ludzi, z którymi żyjemy, a szczególnie wobec tych, z którymi nam jest najtrudniej. Bo po tym świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami, że będziemy się wzajemnie miłowali. I ludzie dostrzegą naszą wiarę nie wtedy, kiedy tylko i wyłącznie ją będziemy jakoś manifestować na sztandarach, ale gdy doświadczą miłości w kontakcie z nami, gdy zobaczą, że całujemy po stopach tych, z którymi jest nam najciężej. I jeszcze ostatnia myśl. W jednej z francuskich katedr znajduje się obraz, który w bardzo ciekawy sposób opowiada także tą dzisiejszą scenę obmycia nóg. Apostołowie siedzą na długiej ławie, Jezus klęczy przed Piotrem, myje mu stopy, a reszta jego uczniów zatyka sobie nosy. I ten obraz to także doskonały komentarz tego, o czym mówimy. Że Bóg przychodzi nie tylko w nas do tego, co piękne, do tego, co dobre, idealne, ale On chce przyjść szczególnie w te miejsca dla nas najbardziej trudne, przykre, nieprzyjemne, brudne. Chce wejść do naszego grzechu, do naszych ram, słabości, krzywd, po to, żeby te miejsca uzdrawiać, oczyszczać. I napełniać je swoją miłością, żeby chce być w tych miejscach, gdzie czujemy się bezradni, gdzie brakuje nam jakiegoś pomysłu, co dalej. To Pan dzisiaj przychodzi po to, żeby na sercu każdego z nas złożyć pocałunek miłości, gdy będziemy Go przyjmować w Komunii Świętej, gdy nasze usta będą dotykały Jego ciała. To On ze swoją miłością przyjdzie, żeby nas podnieść, żeby nas uleczyć, abyśmy i my szli i naśladowali Go wszędzie tam, gdzie jesteśmy na co dzień, gdzie żyjemy, żebyśmy świadczyli wobec ludzi, których na co dzień spotykamy. I to nie jest takie oczywiście łatwe, ale to jest możliwe w Bogu z Nim, wszystko jest możliwe. On obiecuje, że jeśli wiernie będziemy wystawiać się na Jego obecność, to On będzie nas przemieniał w siebie i uzdalniał do miłości, która nas przekracza. Amen.